Jakiś czas temu na odcinku z Palionowa znaleźliśmy tajne pomieszczenie tego dziwnego kolesia, który daje mi różne zadania i tam ponoć to nie miał być koniec, tylko mieliśmy dostać kolejne zadania. Przyszedłem znowu na Palionowo i w sumie nic ciekawego w tym temacie się nie wydarzyło, więc pójdę zobaczyć, czy faktycznie jakieś zadania tam się dla mnie pojawiły i na czym to stanęło, bo w końcu ten temat ucichł i nie wiem, co się dzieje dalej. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, ponieważ tutaj odcinki są codziennie o 19. Dodatkowo zapraszam was na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam odcinki teraz będą z serii na modach, którą też będziemy sobie streamować na Twitchu, więc jeżeli chcecie być na streamach moich, które będę robił, a teraz będę robił je dosyć często, no bo staram się je robić w miarę codziennie, wiadomo, to na pewno nie będzie codziennie, no bo trafi się w końcu jakiś dzień, kiedy nie będę mógł, no ale streamy są na Twitchu, więc zachęcam, wbij link w opisie. Ja nie przedłużam, intro i lecimy z odcinkiem. Dobra widzowie, jak widzicie, jestem oczywiście u mnie w domku. Tu już tradycyjnie zaczynam odcinek zawsze ode mnie z domku. To już się nie zmieni chyba nigdy, tak mi się wydaje. Ale nieważne, w każdym razie, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem na początku, idziemy do tamtej bazy tego ziomka, który daje mi różne zadania, zobaczyć, na czym to stanęło. Te serduszka tutaj, ja też muszę się ich pozbyć, no bo to one tu tak nie mogą być. No ja rozumiem, że Dave mnie przeprosił i tak dalej i się pogodziliśmy, okej. Ale, no ale te serduszka tutaj, no troszkę mi to psuje tutaj, prawda, że tak powiem, krajobraz. Więc to musimy się tego pozbyć, ale to może poza odcinkiem się pozbędę. Jak widzicie, mam jedną perłę, co jest trochę ryzykowne, ponieważ przydałoby się ich więcej do ucieczki, w razie czego jakby tam trzeba było stamtąd uciekać. No, ale... ale jakby to powiedzieć, pójdziemy sobie tam, żeby dostać się do tej bazy. Ja jeszcze zrobię jedną rzecz, ponieważ mam w domku... Kurczę, bo już sobie poszedłem z domku, teraz muszę do niego wracać. Mam w domku coś takiego tutaj, jak widzicie, są podki. Zająłem się podkami lekko i zrobiłem sobie podki na niewidzialność. I zabiorę je, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka podka by się mogła przydać. Jakby tam trzeba było się przed kim schować, to lepiej tą podkę mieć. Chociaż nawet nie wiem, czy nie lepiej teraz wypić. Chociaż nie ma nikogo na serwerze, to nie no, ale jakby ktoś wszedł, no to byłaby lipa, bo byśmy musieli się ukrywać, na przykład Dave, żeby on nie widział, że ja tam idę, bo on mnie często lubi sobie pośledzić, jak ja tutaj jestem, więc trzeba się poukrywać tak, żeby nie było, że ktoś mnie przyłapie na tym, że ja tam idę. Dobra, musimy się rozglądać ze sobą, tu spaliłem mu tą chatę, trzeba to, nie wiem, może mu to odbuduje, czy co, chociaż nie, no... Ten domek i tak wyglądał średnio, tam już ma domek swój, to nieważne. Dobra, idźmy do tamtego posągu, ogarnąć sytuację, jak ona wygląda, czy mamy jakieś zadanie, czy tego zadania nie ma. No bo zadań już trochę rozwiązaliśmy w sumie, nie wiem ile ich było, w sumie nie pamiętam, ale chyba z 4 albo 5 nawet zadań było, więc całkiem sporo. No a ten gościu nie... Kto to tam jest? Kto to jest? Co to jest za... Ej, o co chodzi? Dobra, dobrze, że ja wziąłem te podki na niewidzialność, ja już to doję. Dobra, wydoiliśmy, możemy teraz na spokojnie podejść. Czy to jest ten gościu, który daje mi te wyzwania? Ej, dobra, to jest straszne. Słuchajcie, bo on może w każdej chwili pójść tam na dół. On coś się patrzy na ten swój posąg, nie wiem, mam nadzieję, że mu się... Jak on strasznie wygląda, jaki on jest piekielny. Dobra, on wchodzi do środka, ja już nie zdążę. O, on na styk zdążył, ale dobra, uwaga, teraz musimy... Odczekam chwilę, żeby on sobie poszedł, żeby nie wiedział, że ja tam idę. Więc uwaga, teraz. Okej, okay, zdążyliśmy. Mam nadzieję, że on nie widzi tych party klesów, ale z niego też coś leci. Może pomyśli, że to z niego, ale coś usłyszał. Boże, ja jestem obsrany. Za blisko jego stoję. Nie wiem totalnie, kto to jest. Pierwszy raz gościa widzę, nie? Ale dobra, czekajcie, wszedł. Idzie tam gdzieś na dół, poszedł do tej skrzynki chyba. Tak mi się wydaje, tu jest, tutaj przy skrzynce, coś z niej bierze albo coś tam wkłada, może on szykuje kolejne zadanie dla mnie, no ja mam nadzieję, że nie, dobra, nie wchodzimy mu w drogę, tu on patrzy na dół, dobra, no tam wiadomo, co tam jest, ale teraz siadę, to dobra, porozmawiajmy, okej, to siądę, jak tam? Ej, to jest, co jest grane, ile on ma tych, dobra, poszedł tam na tamtą stronę, ja bym... Też bym tam poszedł najchętniej. Dobra, on to otwiera jakąś skrzynkę tam. Dobra, musimy tam pójść. Mamy jedną perłę. Więc później musimy wrócić. No dobra, trudno. Jazda z tematem. Okej. Nie schodzę. Nie wiem, czy schodzić na dół. Zatrzymałem się akurat w tym miejscu. Mogę to wykorzystać dobrze. Ale chyba tam zajdę. Dobra, schodzę. Co on robi? Ej, dlaczego z niego teraz inne takie lecą? Jakby wziął podkę na odporność od ognia. Jo, nie mogę. Czy on wejdzie do... On wypił... Dobra, je koksa je. To jest... Teraz... Nie!
Hop jest niezniszczalny, może do lawy wchodzić. Czy tam jest jakieś pomieszczenie jego tajne? Czy tam jest jakieś jego tajne pomieszczenie? Czy on właśnie się... Ja mam teraz rozkminę, widzowie, czy on tam przypadkiem za każdym razem nie siedział, jak my tutaj przychodziliśmy. Skoro on ma takie możliwości, że może sobie w lawie tak osiedzieć. Że to jest w końcu magmowy człowiek. No dobra, to on to ma, może ma takie możliwości, dobra. Nie wiem, co on tu robi, ale poszedł do góry, poszedł do góry. O, mi się udało tu przejść, ale miło. A on tam wleciał chyba do góry. Wleciał do góry? Chyba poleciał do góry całkowicie. Dobra, ja powinienem chyba za nim iść, chyba że on tutaj spadnie zaraz. Czy on tutaj zejdzie? Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie on... Nie wiem, czy mam iść za nim, czy on... O, dobra, przyszedł tu, czyli on nie chciał stąd wyjść, dobra. Co jest? Zabrał tą płytę! O nie! Nie, to jest straszne. Tańczy se normalnie do tej płyty. Ja pierdzielę, to jest straszne, ta płyta jest mega straszna, ja jej... Znaczy, ona fajny ma bicik, ale... Tragedia. Dobra, wyciągnął, potańczył, odłożył płytę. Dobra, to jest straszne. On ciągle tymi perłami gdzieś się przemieszcza. O! Ty patrzy na biblioteczki patrzy. O. Nie. Proszę, proszę. Skapnął się, że tu ktoś jest. Zorientował się, uderzył mnie. Co on tego... Szuka ciągle. Nie, musimy unikać. Musimy stąd wyjść jak najszybciej. Ja nie mogę tutaj przebywać. Dobra, lecimy do wyjścia w takim razie. On nie może tutaj przyjść. Chyba, że on za mną... Dobra, uciekamy, że ja tu nie chcę być. Dobra, wylatujemy do góry. Leci za mną? Czy nie leci? Chyba nie leci. Nie leci za mną. Dał mi spokój? Te creepery tutaj jeszcze. Czy creeper mnie widzi, jak jestem niewidzialny? Nie widzą mnie. Ty, ale jazda bez trzymanki. O kurde. Wybuch, dobra, nieważne. Czy on idzie za mną, czy nie idzie? Co jest grane? Czy on już wyszedł też gdzieś? Czy ja jestem ślepy i ja nie widzę, gdzie on poszedł? Dobra, weźmy sobie to. To się nam może przydać. Ale czy on tam dalej jest na dole, czy ja tam powinienem zejść znowu? Ja nie wiem. Ja myślałem, że on wyjdzie za mną, bo chyba, że mnie dalej tam szuka, on może mnie dalej tam szukać, dobra. Ja nie wiem, idę tam do niego na dół znowu chyba. Bo coś tu jest podejrzane, ja muszę widzieć, co on kombinuje. Kurczę, nie zdążyłem wejść. Dobra, uwaga, pum, udało się. Dobra, jesteśmy na dole znowu, on tutaj krąży ciągle. Chyba szuka. Chociaż nie jestem pewien, czy mnie szuka. Ej, idzie stąd, co jest? Czy on znowu przyszedł, czy on poszedł do góry? No nie, on nie poszedł do góry, gdzie on jest? Jak on... O nie, poszedł do góry. Ej, dobra, idzie gdzieś. Nie wiem, gdzie totalnie, ale idzie gdzieś w stronę Palionowa. To jest... On się przemieszcza za pomocą pereł, to jest najgorzej, bo ja nie mam pereł, nie jestem w stanie go tak szybko dogonić. Nie, jak on szybko ucieka. O nie, patrzył się w tą stronę. Idziemy przez las, bo ja się boję, że on mnie zobaczy. Mamy 2 minuty jeszcze podki na niewidzialność. To jest niewiele. Weźmy sobie tutaj podkę jedną do ekwipunku, żebyśmy widzieli. Dobra, gdzie on jest teraz? Zgubiliśmy go. A nie, jest tam, dobra. Podszedł do tego kanionu, okej. Czy on przeleci na drugą stronę perłą? Ja tu sobie przejdę mostem. On coś tam patrzył na dół, nie wiem, o co mu chodzi. Dobra, przyszedł perłą dalej, idzie dalej ciągle. Czyli on gdzieś podąża w jakimś kierunku. Dobra, on tu coś widzi, on mnie widzi. To tak być nie może. Dobra, on coś tam wali mnie tam gdzieś w powietrzu. Szuka, czyli spodziewa się, że ktoś go śledzi. Więc prawdopodobnie nawet się spodziewa, że to jesteśmy my. Tylko gdzieś go zgubiłem i nie wiem, gdzie jest teraz. Ej, dobra, znowu perła tu leci. Czy on spadł tam na dół i on wyrzucał właśnie perłę? Okej, dobra, to było totalnie dziwne. Dobra, idzie gdzieś tutaj tą ścieżką. Nie wiem, czy on chyba idzie do mnie na chatę, bo on w dobrym kierunku idzie teraz. Nie, no on idzie do mnie na chatę chyba. Krąży wokół sądu. Dobra, no dziwne, ale dobra. Idzie, o dobra, i ta ścieżka do mojego domu prowadzi, to jest najgorzej, bo on chyba do mnie idzie. Czyli kolejne zadanie jakieś będzie mi dawał. Dobra, ja pójdę sobie lasem, bo ja nie boję się iść za nim. Jeszcze się odwróci, machnie się za mnie i będę miał guza na czole. Dobra, czekamy tutaj, idzie sobie normalnie tą trawą. Pota mamy jeszcze 1,5 minuty, okej, to niewiele nam zostało. Podszedł do tej tabliczki. Nie, zniszczył Witek w Zatoce Szczypsona, dlaczego on to zrobił? Przecież to jest... To jest moja zatoka, no nie może jej teraz zmienić, nie może zmienić nazwy teraz, no to by było przecież tragiczne. Dobra, ja muszę wypić podkę zaraz.
Zobaczmy, co on napisze i jak odejdzie, to wypijam potę gdzieś. Dobra, co tutaj wleci, jaka wiadomość? Jaką wypracowanie pisze chyba. Dobra, spójrzmy na niego, to jest przerażające, jak on wygląda. Ale to by się zgadzało, witaj w mojej zatoce? No w sumie zmienił to w taki sposób, że dalej wychodzi na to, że to jest moje. Dobra, poszedł gdzieś tam. Ej, idzie do tamtego. Dobra, piję kolejną potę i idziemy tam za nim, bo to jest straszne. Dobra, wszedł tam do... Nie, no kurczę, sam zrobił ten mechanizm i nie pamięta, jak on działa, ale beka. Dobra, wchodzimy za nim, bo on tego nie zamknie. Idziemy za nim i zobaczcie, widzicie, to wygląda, no... Wiele rzeczy teraz się tłumaczy. Dobra, idziemy za nim. Mam nadzieję, że mnie tutaj nigdzie nie zobaczy, bo jakby mnie zobaczył, to by była lipa totalna. Ale dobra, idziemy tym tunelem. Ej, rozwalił jakąś szybę. Musimy być ostrożni. Tu! Pułapkę zrobił na mnie! Co za chłop! O kurde, on tutaj jest. Dobra, stawię jakąś tabliczkę. To jest nawiedzone. Ale dobra. Czy ja będę... Nie, ja się w nim póki co nie pakuję żadną rozmowę. Czego tu szukasz? Co jest grane? O nie, odciął drogę powrotną. O nie, najgorzej. Dobra, schodzimy za nim. On idzie sobie gdzieś tutaj. Nie idzie do Blaze'ów. Co on robi? Przecież to jest nienormalne. Te Blaze'y go nie atakują? Czy on się spiknął z Blaze'ami? O, nie, bo mnie będą atakować. Dobra, wyszedłem na górę. Ale on normalnie sobie tam z nimi stoi i gada. No to jest nienormalne. Przecież... To są Blaze, one powinny go atakować, no ale on jest w sumie jakimś magma człowiekiem, to kurde, nie wiem, tak go będziemy nazywać chyba, magma... O nie, bo będę we mnie już strzelać. Wow, dobra, odpaliły się. Nie! Lecą za mną te Blaze'y! Co jest grane? O kurde, on też tu idzie. Dobra, uwaga, nie, ja boję się przejść tędy. Boję się, że wpadnę do tej lawy. Jest to zbyt niebezpieczne. Dobra, schodzi znowu ten na dół. Zbił tego Blaze'a. Co jest grane, zabił Blaze'a. Na dwa ciosy, normalnie. Dobra, ja się tu chowam. Czekam, aż on sobie przejdzie. On sobie to musi naprawić. Spalił to. Nie wiem, o co mu chodzi. No nie gadaj, że mam perłą. Zostawił mi perłę, co jest? Zostawił mi perłę. Ale ja sobie to zrobię tak. Bo mam piasek jeszcze. Dobra, normalnie przechodzę, ale zostawił mi perłę, co jest? On chyba wie, że ja go śledzę. Jeżeli on wie... To mamy przesrane, naprawdę. Ej, kolejną perłę zostawił. Koksa zostawił. O kurde, bo mi to wszystko w ekwipunek wpada. Ej, rozwalił blok. Skrócił labirynt, skrócił... Dobra, udało nam się uciec, ale dostałem ciosa, jak się wystraszyłem. Dobra, nie, koniec tego, już go nie chcę śledzić. Ja się chowam do siebie, bunkruję się u siebie w pokoju. Tutaj ten, zamykam wejście do domku piaskiem, normalnie bunkruję się tutaj. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, tu normalnie bunkrujemy. Proszę mnie tutaj nie torturować, ja nie chcę z tym mieć nic wspólnego, normalnie to jest tutaj zamykane teraz. O kurde, idzie tu, o kurde. Dobra, uciekamy stąd, tu. Szybko w tą stronę, nie wiem, gdzieś tu jest koło tej kolejki. Czy on tutaj będzie iść za mną? Zjem sobie coś. Ile poty jeszcze mamy? 4 minuty. Nie wiem, gdzie on jest. On był u mnie na chacie. O kurde, idzie tu. Chowam się. Ej, dobra, on idzie do tej kolejki. To jest nienormalne. On idzie do tej swojej kolejki. To jest nienormalne, widzowie. Dobra, on wrócił z powrotem. Stawia wagonik, ale bez niczego. Czy on wsiądzie do niego? No, musiałby skrzynkę tam dać, co za to jest? Jaki to jest głup? Jaki to jest przygłup? Przysięgam. O, sam w nią wsiadł. Czyli jeden wagonik na zmyłę i drugi on. Czy to jest jakiś schemat, który trzeba zrobić? Nie rozumiem, ale dobra, pojechał tam. Ej, czy on tam pojedzie i... Co jest? Znikł! Ej, czy tam jest jakaś jego tajna baza, o której my nie wiemy? Ej, dobra, to jest nawiedzone, widzowie. Ja kończę odcinek w tym momencie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co się odwali. Mamy magma człowieka na Palionowie. Czyli ten, który mi dawał wyzwania, dawał mi jakieś zadania, teraz w końcu pojawił się i jest...
faktycznie fizycznie się tutaj pojawił. Ja nie wiem dlaczego, możecie napisać w komentarzach, dlaczego on nagle się tutaj pojawił, dlaczego wcześniej nie mógł, a teraz nagle jest, bo ja totalnie nie mam zielonego pojęcia. Nieważne, widzimy się na następnym odcinku i na Twitchu, na streamach i na plusie, na nowej serii z Minecraft na modach. Trzymajcie się, na razie, pozdro, pa pa.